wszystko stoi. Także chcielibyśmy... 26 listopada, właśnie minęła północ. A właściwie już potem nie dzwonił, przecież jak on pojechał do tego Krakowa. Informacje to TOK FM. Ja nawet do niego potem nie dzwonił. Jest nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wybranego na zjeździe adwokatury w Krakowie. W Turcji przywrócono do pracy tysiące zawieszonych nauczycieli. Uli Hennes znów jest prezesem Bayern Monachium. Adwokat Jacek Trela został prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Wybrał go wieczorem obradujący w Krakowie zjazd adwokatury. Trela, dotąd wiceprezes Rady, otrzymał w tajnym głosowaniu 219 głosów delegatów. Jego jedyna rywalka, Małgorzata Kożuch, 86. Nowy prezes rozpoczyna tym samym czteroletnią kadencję. Jest następcą odchodzącego po dwóch kadencjach Andrzeja Zwarego. W Krakowie obraduje ponad 300 delegatów reprezentujących 225-tysięczne środowisko adwokatów. A także zaproszenie goście reprezentujące inne organizacje prawnicze, władze państwowe i samorządowe oraz goście zagraniczni. Na zjeździe był też prezydent Andrzej Duda, który zaapelował do członków palestry o zachowaniu obiektywizmu, szczególnie jeśli wypowiadają się w imieniu całego środowiska. W sferze faktów, żeby je przedstawiać, jakimi one były i w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły, szczerze, także ich oceny i znaczenia dla spraw. Prosiłbym o obiektywizm państwa środowisko jako całość. Prezydent wyraził chęć do współpracy ze środowiskiem prawniczym, dodał też, że nie wyobraża sobie, by decyzje ważne dla adwokatury zapadały bez jej udziału. Macie państwo w tych sprawach po pierwsze prawo głosu, po drugie jednak mimo wszystko kwestie związane z istotnymi sprawami funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, które równocześnie ponosi odpowiedzialność za wykonywanie tego zawodu, powinny być z państwem uzgodnione. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej pewny jest państwo to rzeczy inauguracji zjazdu prezydenta Dudę przywitały prawa niezwykle skromne w porównaniu do oklasków, którymi chwilę później witano prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Adwokaci zgotowali Andrzejowi Rzeplińskiemu owację na stojącą. To nic innego jak zakamuflowana podwyżka podatków. Tak odebranie najlepiej zarabiającym prawa do odpisania kwoty wolnej od podatku ocenił w magazynie EKG publicysta Grzegorz Cydejko. Odniósł się tym samym do słów wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który chce zabrać tę możliwość osobom zarabiającym rocznie ponad 127 tysięcy złotych. Proces legislacyjny dotyczący zmian w kwocie wolnej od podatków ma się według Morawieckiego zakończyć jeszcze w listopadzie. O szczegółach teraz Tomasz Franska. Według deklaracji wicepremiera kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających miałaby wynosić 6600 zł. Prawo do odpisania kwoty wolnej mieliby jednak stracić najlepiej zarabiający. Na proponowanych zmianach mieliby też stracić finansowo ci, którzy ze swoimi dochodami rocznymi plasują się w przedziale od 85,5 tysiąca do 127 tysięcy złotych. To podwyżka podatków, tylko bez mówienia tego wprost, ocenia Grzegorz Cydejko. Mnie to nie pokoje, ponieważ no, to zaciemnia obraz podatków w Polsce. Dlaczego czas się wstydzi podniesienia podatków dla osób więcej zarabiających? Zmiany dotyczące kwoty wolnej rząd chce wprowadzić do nowej ustawy, która na razie utrzymuje ją na dotychczasowym poziomie senacką poprawką, tak by weszło one w życie od nowego roku. Tomasz Kęskę, TOK FM. 1121 zł tyle wydamy na święta w tym roku, wynika z badania zakupy świąteczne przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Najwięcej przeznaczymy na żywność. To pochłonie niemal połowę świątecznego budżetu, mówił przedstawicielka firmy Magdalena Jęczak. Następnie na prezenty, a około 120 zł również na wyjście do restauracji na spotkania z przyjaciółmi z rodziną. Jak mówi Wojciech Kurniak, połowa Polaków planuje robić bożonarodzeniowe zakupy przez internet. 40% Polaków będzie wydawało swoje pieniądze w kanałach online'owych z wykorzystaniem swoich komputerów stacjonarnych, laptopów, a 10% już użyje do tego swojego telefonu komórkowego. Krajami o najwyższych planowanych wydatkach bożonarodzeniowych są Dania, Hiszpania i Włochy. Polska w tym zestawieniu plasuje się wyżej jedynie od Grecji i Rosji. Słuchasz informacji TOK FM. Władze Turcji przywróciły do pracy 6 tysięcy nauczycieli zawieszonych w odpowiedzi na próbę zamachu stanu w lipcu, podało na Twitterze Ministerstwo Edukacji Narodowej. To pierwszy tego rodzaju komunikat o ludziach przywracanych do pracy po puczu. Nauczycieli zawieszono, bo podejrzewano ich o związki z działalnością terrorystyczną. Mimo przywrócenia do pracy, dochodzenia w ich sprawach mają być kontynuowane, zaznaczono jednak w komunikacie. Od lipcowej próby zamachu stanu zwolniono bądź zawieszono w obowiązkach
Turcji ponad 100 tysięcy ludzi. Aresztowano prawie 40 tysięcy osób. Zamknięto liczne szkoły, uczelnie, fundacje, organizacje dobroczynne i redakcje mediów. Uli Hennes zaledwie 9 miesięcy po tym, jak opuścił zakład karny, został ponownie wybrany prezesem piłkarskiego mistrza Niemiec Bayernu Monachium. Proszę was o drugą szansę, powiedział przed głosowaniem. Hennes był jedynym kandydatem. Z ponad 7 tysięcy osób uprawnionych do głosowania tylko 108 było przeciwko niemu, a 58 wstrzymało się od głosu. Hennes został skazany 2 lata temu, był oskarżony o nieuiszczenie podatków w wysokości prawie 30 milionów euro za pośrednictwem kont w jednym ze szwajcarskich banków. Przeprowadzał dziesiątki tysięcy transakcji dewizowych na giełdzie, pokrywając zyski. Pogoda. W sobotę rano miejscami mgły na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu czasami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura od 3 do 8 stopni. Wiatr na przeważającym obszarze słaby, jedynie na północy i na północnym wschodzie wiatr umiarkowany, porywisty. Na wybrzeżu okresami dość silny. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak ktoś tam w domu jest, a on z nimi rozmawia przez telefon, to on mówi, żeby tu cicho być, bo tu w domu ma nikogo nie być, bo on mieszka sam. Aha, rozumiem, no. No to jest. Ja dzwonię tam zawsze, mówię cicho, żeby nikt mi nie... To jest powtórka. Witam, Jacek Rzakowski, to jest bo on uwikłał się w różne opcje, jest nawet jakby to można powiedzieć od ludzi uzależniony. Ta chciwość u niego jest tak rozwinięta i to wszystko, że on nawet musi się dostosować niejako do ludzi, żeby tu nie gadali, bo a taka aula z Moskwy, a mówi, a kto tam jest? Samą sytuację. I po prostu ona była taka, że coś usłyszała. Aula. A ja mówię, Mareczek, poczekaj, bo na tym kacie rozmawiał. Ja założyłam kapelusz i zaśpiewałam Ave Maryja. Aula. Ona mówi, nie wiem, o co chodzi. A jak głupia, to nie o to chodzi, ona musi Boga koniec nie uwierzy. Bo tam ten szatan ateistyczny, komunistyczny panuje w tej Rosji. I oni nic tam w ogóle nie chcą wierzyć. To tam do rzeczy, które wchodzi, ale to mało. Przegląd prasy. No, ale co można mieć w gazetach? No jest. Ale wiesz, ja ci coś powiem. No tam ten komunizm straszny też. Tam jakoś tak na dwoje babka wróżyła. Ja myślę, że tak... Tak, no bo tu w Warszawie to jaka to prawosławie? Żadne. Jak pojedziesz do Białego Stoku, to tam poczujesz klimat. Ja raz tak kiedy zacząłem chodzić do cerkwi, to mi to tak się spodobało, że nawet posłam tam takie spotkanie w Domu Kultury i prawie codziennie, ja mówię, że ja to muszę w tej cerkwi śpiewać. Sara przyjechał z Warszawy i taki facet wrócił się nim tam obokowo. Mamy proszę bardzo za 20 tak na górę, tam na chór. I po prostu jak ja tam posłam, wiesz, jak... Nam wszystko wolno, ponieważ jako pierwsi na świecie wyciągamy miecz nie w celu zniewolenia, ale po dwóch, trzech razach normalnie się odbyłam, jakoś się oporządziłam, dałam sobie radę i potem byłam najlepszą solistą z tego kursu. Na temat autora tych słów, no, kto to powiedział, także jest. Zgadujcie. Ale to było takie fajne, bo to było takie inne. No tam jedna trzecia jednak tych prawosławnych jest, a tutaj w Warszawie co? A tutaj te prawosławne to takie jakieś takie, też nie gościnne. Na pytanie, o Jezu, kto tam wnuczka Bazylego ma swojego dziadka pochowanego tam na tej woli, na cmentarzu. Mówi, chodźmy, jedźmy do Sary. Kilka razy byłyśmy i tam na świętach, i tu na świętach. A jedna żona przekleła. Mówi, proszę nie przeskakać, bo teraz tutaj nie ma miejsca. Ziemniaki niosła w cycki, jej te ziemniaki padły. Ja mówię do tej wnuczki, zobacz, jak się odnosi do ciebie ta żona bezczelna. Jak ona się do ciebie odnosi? Poczekaj, bo tutaj dotyczące powiązań między Antonim Macierewiczem a grupą osób. Grupą osób. Dobra, no to wszystkiego najlepszego. No szczęścia i z rosyjskimi. No, Elżbieta, z rosyjskimi strukturami biznesowymi, mafijnymi i wywiadowczymi. Jedna z tych osób, o czym napisał wczoraj w wydaniu internetowym Fakt 24, a dziś można to już przeczytać w Fakcie, to tajemnicza postać, jak się wyraża Fakt w artykule Radosława Grucy,
tajemnicza posła trwać Jacek Kotas, powiązany z tajemniczymi grupami biznesowymi. To jest osoba, której Antoni Macierewicz dał w dziwnym trybie prawo dostępu do informacji niejawnych. Opisuje to Radosław Gruca. Warto się tą sprawą zainteresować. Streszcza Tomasz Piątek, który też odnosi się do tekstu z ostatniej Polityki, opisującej, jak ściśle tajne dokumenty ginęły, kiedy Antoni Macierewicz poprzednio kontrolował polski kontrwywiad i tworzył wrażenie, że go wywiad i kontrwywiad wojskowy i tworzył wrażenie, że go reformuje. Te rzeczy, które wówczas ginęły, to ginięcie ściśle tajnych baz dotyczących aktywów polskich tajnych służb skleja się z różnymi innymi informacjami, które od jakiegoś czasu mamy na temat Antoniego Macierewicza. Wykręty przestają wystarczać, pisze Tomasz Piątek, i rzeczywiście zaczynają wyglądać coraz bardziej groteskowo. Oto bowiem Antoni Macierewicz, rzecz MON, kierowany przez Antoniego Macierewicza, zapowiada, że sprawdzi okoliczności, w jakich pan Kotas otrzymał poprzednie dopuszczenie do informacji niejawnych w czasie, kiedy kontrwywiadem, służbami wojskowymi kierował Antoni Macierewicz. Czyli mówiąc najkrócej, jak ujmuje to Radosław Gruca w dzisiejszym fakcie, kuriozalny pomysł Macierewicza, szef MON sprawdzi, co robił 9 lat temu. Oczywiście wspomnienia są rzeczą miłą, wiemy, że PiS lubi wracać do wspomnień, ale żeby bezpieczeństwo państwa gwarantować w ten sposób, że człowiek podejrzany o spowodowanie gigantycznych, nieobliczalnych szkód sam sprawdzał właściwie, jak je spowodował, to już wydaje się wąż groteski połknął swój ogon aż po uszy. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Myślę, że jeżeli Jarosław Kaczyński ma jeszcze głowę, żeby się zajmować polskimi sprawami, to powinien się tą sprawą poważnie zainteresować, bo z tygodnia na tydzień coraz więcej wskazuje, że jesteśmy w szponach nie człowieka, który dziwnie się zachowuje, mówiąc także oglądny, widzicie państwo, jakie w Warszawie wydełko mieszka, jakie cwaniaki, jeden kosztem drugiego, a najchętniej kogoś obcego, no bo to wiadomo, że obskubać swoją rodzinę, członków swojej rodziny to nie wypada, ale najprędzej, najlepiej jest obskubać kogoś obcego. Takie są tu wibracje, proszę państwa, i robi się kocioł moherowy, robi się, proszę państwa, taki kocioł, że wszyscy wszystkich znają, chociaż to jest niemożliwe, bo to jak 3 miliony są, no to gdzie? No, że wszyscy wszystkich znają i jej damy, jemu damy. No tak było z Jezusem Chrystusem, także Jezus Chrystus by już tutaj objawić się drugi raz nie chciał po prostu. Także widzicie państwo, jakie to wszystko ciekawe, to co my tutaj mówimy w radiu naszym, to KFM w roku, Cita Barbie Baby Langstrom Extra, niby oczywiste, ale ludzie tak bardzo odeszli od Boga, że są jako te dinozaury, które mają małe muszczki, Biblia nie, sprawiedliwość Boża nie. Trzeba kopnąć, trzeba szturchnąć, wymusić. Nawet nie ma czegoś takiego, że to jak to jest, że mądry głupiemu ustąpi. No to przecież skoro jeden i drugi głupi, to się przecież biją, się kłócą. Do wojny dochodzi teraz. Znowu państwo zobaczą, że tymczasem służby wyjaśniają, że Marek Grzyński mówią o pokoju, pięknie, wyprzekują miecze na Lemierze. A tutaj ci się będą zbroić teraz. No i niby słusznie, no bo jeżeli ktoś kogoś, komuś zagraża, to jak się nie zbroić? I na tym polega właśnie ten diabelski
polega ten zły świat, że gdy świadkowie Jehowy odmawiają pójścia do wojska, aby się uczyć zabijać, to się potem wszystko to dziwi. A czego? Gdy przekują miecze, ale miecze żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, ani nie będą się już szkolić, ćwiczyć, zaprawiać, Biblia niektóre przykłady mówią, zaprawiać do sztuki wojennej. A tutaj, aby tylko. Radio to FM, Eurokoncita Warbi, Baby Langstrom Ekstra, proszę z nami. To jest powtórka. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Mamy już połączenie z panem mecenasem Krzysztofem Stępińskim, rzecznikiem dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który jest w studiu Radia TOK FM w Krakowie. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No nie wiem, czy gratulować bardziej, czy współczuć pana nowej misji w dniu rozpoczęcia obrad zjazdu polskiej adwokatury. Kiedy zbierałem gratulacje po wyborze, było fajnie. Potem poszedłem, zobaczyłem, co znalazłem I trochę się przestraszyłem. Co pan zrobił? Strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Ogromna ilość roboty. W sensie, że bałagan na biurku, stare szklanki? Nie. To znaczy, ja byłem rzecznikiem dyscyplinarnym 10 lat temu. Odszedłem w 2007 roku. W międzyczasie liczebność adwokatury chyba wzrosła pięciokrotnie. Proporcjonalnie do rozrostu liczbowego wzrosła ilość spraw dyscyplinarnych, przy czym rodzaj i charakter tych spraw uległ istotnej zmianie. W sensie? Pokazały się sprawy poważne. Wcześniej takie sprawy zdarzały się jednostkowo. Poważne sprawy to są jakie? Na przykład takie jak sprawy warszawskiej reprywatyzacji? O tych sprawach trudno mi obecnie mówić, ponieważ ja tak naprawdę objąłem urząd w poniedziałek. Przy kilkuset sprawach, które znajdują się w tak zwanym, to brzydko będzie brzmiało, w tak zwanym moim referacie, trudno od razu dotrzeć do spraw, które najbardziej interesują opinię społeczną. W związku z czym ja nie wiem, jaki jest stan na dzisiaj postępowań związanych z reprywatyzacją w Warszawie. No dobrze, a wie pan już, zna pan już odpowiedź na pytanie postawione przez Jana Śpiewaka na Facebooku Okręgowej Rady Adwokackiej po wyborze nowych władz. Kiedy wreszcie przeprosicie? Przepraszam, ale za co? No za aferę reprywatyzacyjną, za udział adwokatów w tej aferze, za los lokatorów, którym adwokatura jeszcze ciągle nie może dać pomocy prawnej, takiej, na którą zdaniem Śpiewaka by moralnie zasługiwali. To znaczy, przechodzimy w gruncie rzeczy do dwóch tematów. Pierwszy temat to przeprosiny. Przepraszam, nie wydaje mi się, żeby adwokatura jako taka, bo Warszawska Rada. Nie, ja mówię o adwokaturze, bo Warszawska Rada to jest jakiś tam organ w ramach adwokatury. Więc mi jest wygodniej mówić o adwokaturze, ale mogę i mówić o warszawskiej, adwokaturze. Tak, to nie wydaje się panu, żeby... Nie wydaje mi się, żeby zachodziła konieczność przepraszania za ewentualne błędy, czy też niegodne uczynki osób w sytuacji, w której okoliczności tych uczynków zostały już osądzone przez pana Śpiewaka, natomiast nie zostały jeszcze ocenione przez właściwe organy. Czyli mówiąc krótko, nie zostały poddane kontroli sądowej. Także sztuczny kołchoz, ciasnota, oszustwa, kłamstwa, jeżeli zostały popełnione przestępstwa, zajmie się tym prokuratura, rzeka złodziei, no to co?
typowe jeśli dla Mazowsza, dla Polski, a także, proszę Państwa, okradną, oszukają. Dlatego też i Niemcy nie lubili Polaków i nikt ich nie lubi. Ja to nie mówię, że Polacy są źli, ale po prostu mówię, że tacy są, jacy są. Pan śpiewak nie nakręcał na razie atmosfery. Paweł Śpiewak, niemodny Paweł Śpiewak, niepopularny, dziękuję. Przewidział ulgę po to, by ona była, ale nikt z niej nie skorzystał. To ona jest po to, że faktycznie ustawodawca na przykład chce wyróżnić tych, którzy na przykład reinwestują zyski, ponieważ uważa to za pożądane. No, więc jeśli istnieją jakieś mechanizmy, oczywiście mechanizmy niekoniecznie polegające na udawaniu, że coś się robi, mimo że się tego nie robi. No to jest czynność pozorna, nielegalna. Dokładnie. To jest wówczas czynność pozorna i to jest po prostu kłamanie. No natomiast wypadałoby chyba powiedzieć, że podatki są hamulcowym gospodarki. Tak? Firma zawsze inwestuje i w ludzi, i w maszyny, w cokolwiek inwestuje z zysku. Tak? Nie mówimy tu o bieżących takich inwestycjach z przychodu, że nie wiem, 10 tysięcy w tym miesiącu coś zainwestowałem, ale jak mam milion zainwestować, czy paręset tysięcy, to już muszę mieć odłożone pieniądze. Odłożone pieniądze są tylko z opodatkowanego zysku, to ludzie muszą zrozumieć. Więc im wyższe są podatki, tym mniej mamy w Polsce kapitału, którym dysponują przedsiębiorstwa, ten kapitał odpływa do fiskusa. I no w związku z tym dusi firmę, nie? Z tego wszystkiego dusi się firma, ale z tego wszystkiego muszą się też szpitale utrzymać, żłobki, no, przedszkola, itp., itd. No wszystkie jakieś sprawy, które są i dlatego podatki one są potrzebne. Cały czas zajmują bardzo mało w wydatkach państwa. Państwo nie niestety zdrowia chyba za priorytet. No i państwo też żyje głównie, państwo też żyje głównie z ZUS-u teraz, a nie z podatku dochodowego, który akurat jest bardzo mało PIT i CIT stanowi. Może ktoś z panów ma dokładne dane. Ja nawet pamiętam, że Fundacja Republikańska opublikowała raport, z którego wynikało, że podatek PIT jest podatkiem osoby nieujemnej. To znaczy aparat zaangażowany do jego ściągnięcia przewyższa wpływy, a więc generalnie gdybyśmy mieli firmę, tak, i wydawali więcej na pozyskanie przychodu przez 30 lat, no to raczej byśmy to się byśmy to zlikwidowali, to nie? Przestać tak, to robić. Ale domena Warszawy, kłamstwo, pan właśnie z podatku dochodowego większość jest. Mamy tu piękny przykład Makryny Mieczysławskiej, że cała jej ta misja, te wyprawy, jedno wielkie oszustwo. Teraz ludzie jeżdżą po świecie, żeby się dorobić, zwiedzać, pokazać się, popisać. A tutaj Świadkowie Jehowy, których tutaj nie ma oczywiście w Warszawie, jadą gdzieś, to jadą na kongresy. No i właściwie Panu Bogu, wykłady, kongresy. Taki, żeby jak najmniej zapłacić jak ktoś tak posłucha, że Świadkowie Jehowy jeżdżą na kongresy. No niemożliwe do uwierzenia. To jest prowokacyjne pytanie. Że nie chcą nic, nie chcą pieniędzy, nie chcą nikogo okraść, nie chcą nikogo oszukać, nie chcą żyć kosztem kogoś innego, tylko że usługują, pomagają, są życzliwi. No prawie wiadomo, że przedsiębiorca stara się z jednej strony doprowadzić do tego, żeby nie przepłacić, tak? Żeby spinał mu się budżet. No wiadomo, że no mało kto będzie dążył do tego, żeby płacić jak najwięcej podatków, pensji, tak, no bo zbankrutowałby. Musi się to wszystko spinać. Natomiast raczej wyznajemy i promujemy taką ideę, że przedsiębiorcy powinni godziwie zarabiać. Tak, żeby nie musieli robić fuch po godzinach, żeby mogli się wyspać, wypocząć następnego dnia z pełnym sercem i zaangażowaniem przyjść do pracy. Dokładnie. Trzeba dobrze płacić. Dobrze płacić. Dokładnie. Dobrze. Tyle, ile człowiek potrzebuje, tak? Gdzie i według potrzeb jest napisane. Ja pytanie, ja zawsze na którymś etapie rekrutacji, gdy ja już się angażuję, zawsze pytam kandydata, ile po pierwsze musisz zarabiać, ile po drugie chciałbyś zarabiać, a ile po trzecie masz marzenie, by zarabiać. Tak. I te trzy liczby stanowią dla mnie punkt odniesienia, ponieważ pierwsza mi mówi o tym, gdzie człowiek ma próg bólu, jeżeli na przykład moja firma będzie w trudnej sytuacji, poniżej czego ja nie powinienem zjeżdżać. Ponieważ wtedy no, lepiej po prostu komuś podziękować, niż zamuszać go do pracowania poniżej jego potrzeb.
No albo po prostu zabankrutować. Tak, najgorszy błąd, jaki w życiu popełniłem, to jest człowieka, który chciał zarabiać, no powiedzmy 5000. Tak. Powiedziałem mu, że no może masz szansę do tego dojść, aczkolwiek nie masz teraz kompetencji. Słuchaj, możesz zacząć na przykład za dwójkę, tak, czy coś takiego. I on chcąc dojść do tego zgodził się, natomiast ewidentnie było widać, że no faktycznie potrzebuje większych pieniędzy. Ja dając mu tę szansę tak naprawdę zrobiłem mu krzywdę. Powinienem go w ogóle nie zatrudniać, on powinien pójść w świat i gdzieś znaleźć pracę. Czyli lepiej podstawowa płatną. Zasada to jest uczciwość, prawda? Uczciwość wobec pracodawcy. Szczerość. Tak. Bo to czego większość problemów w ogóle w firmach bierze się z braku szczerości. Za braku szczerości względem siebie samych. Czego bierze się brak szczerości? Z tego, że maski zakładam. Strachu. Strach, dokładnie. Dokładnie. No, brak szczerości w pewnym sensie to jest brak lęku. Brak odwagi. Więc brak odwagi, no i myślę, że ogólnie jako społeczeństwo jesteśmy my bardzo mało odważni. Bardzo mało odważni, by... Nie wiem. Wydaje mi się, że wszystkie społeczeństwa tak. Być może, ale faktycznie jest tak, że często pracownik nie ma odwagi, by powiedzieć, ja muszę zarabiać więcej a z kolei pracodawcy może brakować odwagi, by powiedzieć, słuchaj, twoja praca mi się nie opłaca. Tak. Pochylmy się wspólnie nad tym problemem, bo albo powinieneś gdzieś indziej pójść i znaleźć coś lepszego dla siebie, albo coś innego tu nie działa. Nie? Co, zmienić chociażby twoją pracę dla naszej firmy. Dokładnie. Tak? Co możemy z tym zrobić? To jest takie myślenie. Co możemy z tym zrobić? Nastawione na konstruktywne myślenie. Poniekąd kodeks pracy, który stawia obie strony troszkę w takiej sytuacji aksjologicznie. Rozwiązania zawarte w kodeksie jak gdyby sankcjonują taką wizję pracownika jako śmierdzącego lenia, który patrzy tylko na to, jakby tu nie przyjść. Przepraszam, jeszcze ofiarę tego, że go zatrudniłeś. Z jednej strony śmierdzącego lenia, który musi codziennie podpisać listę, że jest. Podpisać listę, że wyszedł. Grube baby, grubie musi jaństwo. Udowodnić, że był chory. Gruba wiocha. Musi przynieść papier z pieczątką, że był chory. Jakby i ciebie mają, nie można tego wyłączyć na tym, że skoro ktoś jest zasmarkany, to po prostu dzwoni i mówi, że dzisiaj jest zasmarkany i nie przychodzi. No ale okej. Więc kodeks z jednej strony z pracownika robi śmierdzącego lenia, ale równocześnie ofiarę, ponieważ z pracodawcy robi z jednej strony złego kapitalistę, który po prostu chce wyssać w całą energię i nie wiem w jaki sposób ma korzystać z pracy osoby bez energii, ale okej. Z drugiej strony no, potencjalną ofiarę leniwego fornala. I ten brak szczerości chyba się właśnie bierze stąd, że wchodzimy w ten system, każdy odgrywa swoją rolę, no to jest bez sens. Mówimy jeszcze o relacji pracodawca-pracownik. Ja chciałem się zapytać, na jakie jeszcze rzeczy mogą... Słyszałem, że potraficie się dzielić pieniędzmi z potrzebującymi, nie tylko pracownikami, ale w ogóle odprowadzać jakąś część swojego zarobku dla ludzi biednych, tak? No, hojna się dowodczy, no, to jest oczywisty element życia, no, życia porządnego człowieka, no, nie trzeba by porządkującą taką, jaką wy macie. Tak. Ile razy spotykacie się na rekolekcjach, bo słyszałem, że to są wewnętrzne rekolekcje, które przypominają o wartości. Tak, przynajmniej raz do roku jakieś tam rekolekcje staramy się organizować z Hałażego Dworka. Dokładnie. Ja muszę naszą słuchaczom zarekomendować bywanie na rekolekcjach dwa razy w ciągu roku. Pewnego roku zrobiłem taki eksperyment i było to bardzo dobre rozwiązanie. To właśnie bardzo ciekawe też było, że teraz sprawdziliśmy, przetestowaliśmy kulturę organizacyjną w naszej firmie, zrobiliśmy taki specjalny test z firmą konsultingową i wyszła nam bardzo ciekawa rzecz, że pracownicy postrzegają naszą firmę jako zarządzaną właśnie po ojcowsku, że czują, że jesteśmy klanem, rodziną. I myślę, że to jest fajna rzecz, do której warto dążyć w sytuacji, w której wielu właśnie pracodawców narzeka, szczególnie korporacje, na bardzo złe stosunki w pracy, na demotywację, na dużą rotację pracowników. A właśnie promujemy delikatniejsze, służebne podejście w ogóle do pracowników, do klientów.
I myślę, że razem z Maćkiem wyznajemy takie podejście, że szef powinien być w pewnym sensie dobrym ojcem. Zapisy przyjmuje pani Krystyna, numer telefonu do pani Krystyny. Sterować. Nie ma tu szefa. 818-32-50 wyjazd 2 grudnia, trasa prowadzi przez Licheń. Uwaga, Biłgoraj, parafia świętego Jerzego, zapisy w księgarni świętego Jerzego, a także telefonicznie podaje numer telefonu stacjonarnego 84 686 21 65 84 686 21 65. Natomiast w Brodnicy wyjazd organizowany jest przy parafii ojców Franciszkanów. Zapisał księdza Krzysztofa, numer telefonu 508 910 890 508 910 890. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Drogi ojcze, chciałem przekazać, jeśli można. Kogo witamy i skąd telefon? Wacław Siedlec, przepraszam. Chciałem przekazać pozdrowienia, jeśli wolno, mojej córci, która w tej chwili jest w drodze do Krakowa i jedzie do siostry Agnieszki, także pozdrawiam obie przyjaciółki mojej córci. Chciałem też przekazać pozdrowienia pani Agnieszce z Łupin, jak też pani Barbarze Sarnowskiej ze Szczecina, życząc wszystkim panom wytrwałości w modlitwie i wszelkich darów Ducha Świętego. Mam jeszcze taką serdeczną prośbę do ojca, jakby można było taką piosenkę zadedykować wszystkim paniom, którą śpiewa, z tego co pamiętam, siostra zakonna. Jest to piosenka, która trzeba ciszy. Zanotowałem, panie Wacławie, jeżeli uda się odnaleźć, to wyemitujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam gorąco, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Także radio kończy.